przez Sorescu przed chwilą. Cebula, Rundić. Ale zaczęli poruszać się po murawie szybciej, zdecydowanie szybciej podopieczni trenera Szwarki. Koczergin. Koczergin i Jeboa, Teraz króciutko, miał piłkę przy nodze. Tudor, Grunwald. Bardzo dobre zachowanie Jeboy. Ale zyskał Tudor na obecności Jeboacha na boisku. Dobrze wygląda ta współpraca i w końcu jest do kogo, tak jak w tej chwili. Koczergin, Grunwald. Gdzieś ta piłka zaplątała mu się między nogami, ale to już jest inny Raków. Grunwald, Seppik. Lilander. Widzimy, nie używa lewej nogi, ale nawet zagranie zewnętrzną częścią prawej stopy też było nieprecyzyjne. Jeboa, jeszcze okazja do powtórki, gol! Jest bramka! 54. minuta i w końcu ten stadion w Częstochowie może się cieszyć. I to jest ostatni gwizdek tureckiego arbitra. Polonii, Tallin, Arena Le Coq. To jest dzisiaj arena zmagań w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej Champions League pomiędzy Florą Tallin, mistrzem Estonii, a mistrzami Polski, Rakowem Częstochowa. Ze skromną zaliczką pojechali do Estonii podopieczni trenera Szwargi. Raków na troszkę wyższy, troszkę bardziej dynamiczny poziom, czyli Jeboach i wtedy Zwoliński. Jean Carlos zdołał jeszcze odegrać, Oyama wraca, jest Papanikolaou, ale znowu nie udaje się zakończyć tej akcji strzałem. Jeszcze Arsenić, szansa Rakowa, gol! W końcu mamy bramkę, spojrzał jeszcze na asystenta Łukasz Zwoliński, ale rozpoczyna się to perfekcyjnie dla mistrza Polski. 47. minuta, Łukasz Zwoliński swoim premierowym trafieniem, jeszcze strzał z dystansu obok. Pokazać się jakoś z dobrej strony i pierwsze nazwisko, o którym zajmował Wasilię, to właśnie Łukasz. Ale nie widzimy tego w tym momencie. Tudor. Okazja 2-0. Tak się to powinno robić, tak się to powinno finalizować. Jasecki. Od skrzydła. Jasecki. Jeboa. Papanikolaou! To czekaliśmy, wewnętrzna część stopy dokręci uderzenie w kierunku dalszego słupka. Jego wybory, poprawienie skuteczności. To był bardzo uważny przy wyprowadzeniu, potrafią grać agresywną obroną, wysokim pressingiem. To jest takie podanie troszkę nieprzygotowane do Zwolińskiego. Teraz będzie niebezpiecznie. Zobaczmy, wybita piłka przez Farnasa. Mamy mnóstwo szczęścia, nie trafia, z kilku metrów pensja. Ale to jest moment, w którym wahadłowie muszą pomóc stoperom. Jest ryzyko w wyprowadzeniu. Tak jak powiedzieliśmy, ta drużyna się zmienia. Ta drużyna przychodzi w przeobrażeniu. Nawet można o tym zespole powiedzieć, że jest słabszy personalnie niż kilka lat temu. Ale uwaga, Cebula, okazja, gdzie jest piłka? Jest! Thank you.
6 minut doliczonych. Co tu się stało? Przepiękna bramka. 91 minuta. Tak się strony Kinder widać Częstochową. Ależ to jest piękny, dobry wieczór. Andryś w Częstochowie w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacyjnej. Raków 3, Karabach 2. A szerzej jeszcze trzeba było zagrać tam od razu do przodu, do Tudora, Tudor tym dryblingiem. Tak jest! Strzela fantastycznego gola, Fran Tudor. Wydawało się, że ta akcja jest troszkę za wolno, że to przejęcie piłki jeszcze przed polem karnym tempo zwolniło, ale Tudor zrobił cudo cudeńko. Najpierw wygrywając pojedynek, a potem huknął jak z armaty w długi róg i Raków jest bliżej, bliżej trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Przepiękna akcja Rakowa. Najpierw Rakowiczan pokazał graczom ofensywnym, jak zbudować akcję do przodu, a później Tudor, tak chwalony przez nas dzisiaj za dyscyplinę taktyczną, za wsparcie Rakowiczana, który tą akcję zaczął. Przepięknym uderzeniem otwiera wynik. Ale znowu bardzo podobna akcja do tej, po której Raków stracił bramkę w Częstochowie. Też taka podcinka. Znalezienie miejsca między stoperami. Znowu Cicza w głównej roli. Widać, że w tego typu akcjach czuje się doskonale. W ustawieniu pozwalający na takie właśnie zagranie. No i oni teraz uwierzyli, że po zdobyciu wyrównującej bramki będą blisko gola, który da im prowadzenie. Ale świetnie Kowaczewicz zdjął tę piłkę praktycznie z głowy Zubira. Fuch. Ale zostawiają dużo przestrzeni do tego typu akcji zawodnicy Rakowa. Jeśli chodzi o Berggrena, wygląda to nieźle, bo nieatakowany Zubir w tej akcji. Uwaga, bo znów może być niebezpiecznie, ale źle. Na szczęście uderzył tę piłkę Zubir. W latach teraz Raków te wszystkie niepowodzenia pomścił. Pomścił po bardzo trudnym, wyczerpującym meczu w Baku, ale meczu zakończonym remisem, a to jest remis, który daje Rakowowi... Poradził sobie Tudor, 3-2, Tudor Piasecki, jest, jest 1-0, pięknie zapięta ta akcja, Koczergin, 7 minuta i Raków prowadzi. Kluczowa była ta determinacja, to przetarcie się, ta boiskowa bezczelność, którą pokazał nam tutaj Tudor na prawym skrzydle, próbował nam przeszkadzać gracz drużyny mistrza Cyprus, natomiast udało się zagrać piłkę. To jest odnalezienie odrobiny wolnego sektora. Karne, Koczergin, jeszcze okazja. Skończmy do strzałem. Tudor jeszcze rozszerzył. Cebula. Cebula minął rywala, tylko rzut rożny. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Aż w tym momencie, kiedy wydawało się, że padnie strzał, następowało przyjęcie piłki. Wydaje mi się, że to zabrało szansę na skierowanie piłki do siatki piłkarzom Rakowa. Chociaż ta akcja zapowiadała się bardzo, bardzo ciekawie. Takie niekonwencjonalne, to zdecydowanie miejsca do tego, żeby dośrodkować. A pani Kolau!
i jeszcze tutaj patrzy arbiter na swojego asystenta, czy aby na pewno ta piłka nie przekroczyła linii bramkowej. Zakotłowało się niezwykle groźnie teraz pod bramką mistrza Cypru. Jeszcze tam rozdzielił zawodników walczących o pozycję. Chorwacki arbiter, to kręcona piłka. Był Gomis. Zacznie od bramki Vana Alves. I prowokuje faul. Tak naprawdę daje swojej drużynie rzut karny. Cebula, tańczący z zawodnikami Arisu. Raków Aris, Piasecki, ruszył. Piasecki, tak! 2-0! Pewnych elementów, które chce rozwinąć. Jemu akurat zaufał trener Szpilewski. Mówimy o bardzo młodym zawodniku, który też na poziomie ekstraklasy zagrał zaledwie 30 meczów, a teraz niestety piękny gol. I troszkę nam to wszystko komplikuje sytuację przed rewanżem i jednak... Jest dobrze. Taki stan rzeczy, to trzeba zabrać do Limassol na Cypr. Majambela. Majambela Kowaczewicz. Chyba Częstochowa. Przepiękna bramka Frana Tudora i teraz z tego piekła poszli do góry i stoją już u bram nieba. Odbicie nie zdążył zareagować Adam Kowaczewicz. Ajajaj, szkoda, to jest to, czego trzeba było uniknąć. Te pierwsze 15-20 minut, które wprowadzają, które budują, które... Postawkę, która wie,
czym jest mecz kwalifikacyjny. Molińskiego, który strzelił swoich kilkanaście bramek w Lechii. Tudor do cebuli, cebula, Dix teraz błąd w postawieniu. Sugerować tą minimalną zaliczkę. Larsson. Na razie widać, że trzeba będzie. Diogo Gonçalves. Problem w walce z Wawrą. Porozumienie. Cebula. Zana Rakowica dobrze tutaj odepnął rywala. Ale to jest. Biegał przez naskę Diego Gonçalves. Teraz przekazanie Larsson. Znowu druga krzyżowa piłka na kilkadziesiąt metrów na Tudora. Dix do środkowania, ale przeciągnięte za wysokie. Jeszcze bardziej. Gol! Jest bramka! Papa Nikolaou! To się dzieje! 39 minuta. Wydawało się, że troszkę za mocno dośrodkował, ale teraz właśnie gdzieś ta liczba zawodników w polu karnym, zgranie, zamknięcie do środka i tutaj Greg 30. Do środka boiska, tutaj chyba jest ten, nie wiem, dorzuci. Przy perfekcyjnej technice Piasecki. Jest wrzutka na pole Carlason. Teraz Elion Nosi, Larsson, zamieszanie, 3-4, właśnie błąd, Klasson z dystansu obok bramki. Diego Gonçalves, jeszcze wrzutka, ubita piłka, i niezbyt dobre uderzenie, jeszcze Sorescu dokręcił, ale jednak... Czy piłka pozostała na boisku? Dobrze, znalazł Koczergin w tłoku. Musi mieć jeszcze kilka minut. Sorescu znowu groźnie! Szansa! Środka na strzał. Elionusi, Vladan Kovacevic obija. Remis. Dośrodkowanie. Adam Kovacevic obok. Papa Nikolaou, Berggren. Teraz Woliński, Grabara. Ależ to było. Tutaj kluczem będzie szybsze podejście. Elionusi. Pokazuje się Elionusi. Elionusi zblokowany przez Serum. Przypomnę tylko, że to rodak Sorescu. Istvan Kovač. Piasecki już się składał. Jeszcze Koczergin. Wciąż Koczergin. Rundić. Papa Nikolaou znowu jednak pod nogi. Teraz Wawro! Niestety. Ale co tutaj się stało? Mówiliśmy przed chwilą przy strzale Dixa. Teraz zaprosił do akcji Tudora. Tudor w kierunku Piaseckiego. Polem karnym Berggren i Sorescu. Odchodząca piłka Kovacevic. Klasson już pole karne. Klasson! Poprzeczka! Rejniec teraz Rundić. Podcięta piłka Tudor. Grabara są. Jelert. Jest tutaj Diogo Gonçalves. Przyjął. Ściągnął piłkę do ziemi. Diogo Gonçalves. Akcję w polu karnym. Jest tam też Lerager. Tymczasem wykonał ruch. Jeszcze zagranie do Koczergina. Koczergin! I w dużyń głowy. Dośrodkowanie do Piaseckiego. I Piasecki znowu sam zauważył wysuniętego Grabarę. Dośrodkowanie. Rundić na Zwolińskiego. Tudor Zwoliński! Jest bramka dla Rakowa! 87 minuta. Łukasz Zwoliński, a więc 1-1. Potrzebują teraz jeszcze Jeboa. Jeboa, pole karne. Jeboa, do prawej nogi. Jeboa! Na pole karne Papa Nikolaou. Rzutka Tudora. Kto to skończy? Jeszcze Sorescu. Sorescu! Ale... 16. Jeszcze jedno dośrodkowanie. Do środka Lederman, Sorescu, pole karne.